Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj Wam opowiem, jak można starą gąbkę perlonową z akwarium z filtra zregenerować, żeby służyła i wyglądała jak nowa. Gąbkę taką, która już nie chce ciągnąć, jest zabita na amen i nadaje się tylko do wyrzucenia. Pukacie, ile się tylko da w wodzie po prostu kranowej. I następnie po wypłukaniu bierzemy wiaderko. Tak, jest tutaj. Dajemy do wiaderka łyżkę chloru. Zalewamy wodą i zostawiamy tą gąbkę na kilka godzin. Po kilku godzinach intensywnie tą gąbkę płukamy, żeby wszystko to, co chlor wytłukł, zabił, żeby to wszystko wypłukać. No i gąbkę taką moczymy 2-3 dni w wiaderku, w wodzie czystej, którą wymieniamy co parę godzin, żeby ją wypłukać. No i po wypłukaniu przez 2-3 dni gąbka taka wygląda praktycznie jak nowa. Można ją z powrotem zainstalować do filtra. No i jeżeli chcecie mieć filtrację biologiczną, no to wiadomo, że trzeba troszeczkę poczekać i tę gąbkę już pukać w wodzie akwarystycznej później. Natomiast jeżeli chcecie mieć tylko i wyłącznie filtrację mechaniczną, no to możecie to pukać pod kranówką. Ale tak jak mówię, gąbkę macie praktycznie nówkę. Jak już będziecie ją dalej używać, to już zależy od Was. W każdym razie nie zapomnijcie tego 2-3 dni dobrze wypłukać, żeby nie załatwić ryb chlorem. To by było na tyle. Zapraszam na inne moje filmy, na kanał Milano 1972 i da poświęcony akwarystyce, elektronice, majsterkowaniu. Dziękuję, na razie.